serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż z poprzedniego odcinka i próbujemy wtłoczyć to 900 ton na haku razem z lokomotywą prowadzącą pod górę. 1-3 na razie jest. To tutaj będzie przed nami. 0,6, a tam 2,3. Dobrze. Jedziemy tą 0,6. Całe szczęście, bo tam już byśmy nie dali rady. Trzymamy prawie maksymalne obroty. 10 na godzinę, ale jedziemy. To jest najważniejsze, że jedziemy. Próbę wrzucenia wyższego biegu. Już jest 0,6. Powinno być tragedii. Kolejny rozjazd i też w lewo. Już teraz powinno być dobrze. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku żeśmy ledwo co dali rady z użyciem piasecznicy wyjechać pod tą górę, 1,6 tam chyba wtedy było. Taka temperatura oleju, ale ciśniemy, jeszcze jest paliwo, dajemy ranę. Szkoda, że się ściemnia. Chociaż stacje i dojazd do portu i miasto pewnie, drodzy Państwo, znacie. Poprzedniego sezonu już trzeba było przełożyć zwrotnicę na lewo, bo była w złym kierunku ustawiona. Dobrze, teraz już będziemy się kierować w prawo na kolejnej zwrotnicy. Nie ciśnie aż tak pod same najwyższe obroty, bo się to może skończyć złym wybuchem. Silnik tego nie wytrzyma. Razie jest prosto, ale trzeba uważać. Mogą się zrobić tutaj zakrętasy za niedługo.
No już prawie i silnika wyniabia. Ja naprawdę z nią tak uważać. Nawet drodzy Państwo, nie zdajecie sprawy. Się włączy jakieś przyciemnienia. Nie wiem. Nie, no trzeba to włączyć, bo będziemy widzieć. Jedzie z przodu, jest na G5i, a tamto na C2i. C5i, więc trzeba i tak za tą zwrotnicą tam przejechać na przy. Musimy za zwrotnicę. Możemy przed, bo tą pojedynczą lokomotywą tam się zmieścimy na manewrach pod. Idziemy nocą przez las. Mnie niepokoi, że zostało pół zbiornika paliwa, a jeszcze taki kawał drogi przed nami. O, pod krasnucim jest ekwipunek, dobrze wiedzieć. Kiedyś szukałem tego klawisza. No. Czy z OWN? Albo w prawo, ale to może być mniejsza prędkość. To już nie wrzucajmy wyższego biegu, co by pewność, że uda nam się zwolnić.
już jest w prawo, aha, no zaraz ten, dobra. Już właściwie jesteśmy tam, na tym rozjeździe. Że będzie lekko w lewo i jesteśmy tu w tym miejscu, nie? Jakby ktoś się na mapie nie orientował. Ja gram na trybie realistycznym, bo ja się orientuję mniej więcej. Ja chcę tutaj sobie dawać ułatwień pod względem strzału ci, czy nie wiadomo czego. No i się, jak mówiłem, tak jest. Gdybym nie wrzucił wyższego biegu, bo coś się już nie chce dalej rozpędzić. Czekajmy, czy będzie w prawo. To jest drzewo. Widzicie, było źle. Albo jest niby 60, ale ja już wiem, że... Będzie mniej, dobra, i tu już jest górki. Odpuśćmy most, dajmy silnikowi odpocząć. Chodźmy sobie nadbieg, żeby nie hamować, nie wiadomo jak. Też sobie tej prędkości jednak za mocno nie zwiększyć. Hamulcem też. Dajmy, że tu się nam mogą hamulce przegrzać. Nie będę tak tutaj ochoczo hamował. Znaczy ochoczo, no trzeba trochę bardziej ochoczo niż cały czas delikatnie. Potem z ręką w nocniku nie obudzić. Ten kran działa trochę inaczej niż w innych lokomotywach. Trzeba o tym pamiętać. Ci ładnie za nami jadą. To nic nie dało, a czemu? To coś dało, ale też tak nie za bardzo dobrze. Jedziemy 30. Nie powinno być już pod górę, tylko z górki. Cały czas, jak już... To był taki pisk dziwny. Idzie już 50. Proszę, że się nie rozpędzaliśmy, ja w tej lokomotywie naprawdę już nie chcę się wykoleić czasem. Już kawał drogi przejechaliśmy. Teraz będziemy w lewo jechać.
lewo? Lewo, na pewno. Będzie chyba ostry zakręt, jak się nie mylę wody. Rozjeść. Minus 1,5. Tak jak mówię, ja bym się tutaj nie rozpędzał. Nie ufał. Być może przesadziłem z tą siłą hamowania, no ale dobrze. Lewo. Tak mówiliśmy, lewo. Że jest i 40. I tunel. 40 i tunel. Czy jesteśmy blisko? Bardzo blisko, lewo, lewo i... Ten działa właśnie ten kran hamulca. No teraz zwiększyliśmy, nie? To jest super pięknie. Tam to zostawiamy na silnikowym. Się hamulce nie zapiekły. Jesteśmy na dolocie. Trzymaj, żeby to było w lewo, a potem w prawo i będzie super. To jest w lewo. Powinno być. Pojechaliśmy pomimo trudów wszystkimi wagonami. Dobrze, jest w lewo. I normalnie byśmy jechali w prawo.
Super. Teraz tak, no to gdzie jedzie? Ostatni wagon jest 134 czy 451? Mieści 4. 2, 5. No jest 2, 2, 5. 3. Też jest. 0, 44. Czy jest? 58 jest. 451. 451 jest. To już 481. To już nie ma. Widzicie, jak ładnie wyhamowałem. To ma być G5 i... Tutaj w prawo i w lewo. Zaraz na szybko będziemy szli oddać, nie? Mamy chociaż z jednego premię załapać. O ile się da. Jest oddawanie. I wyjedziemy i sobie cofniemy tam na skład. Możemy wyjechać i tutaj się cofnąć. To też sobie nie ma problemu, nie? W tym torze obok. Super. Okej. Światła z tyłu też.
pokazujemy. Dobrze, panie, ale tu jest ten rozjazd. No dobra, już wiem, gdzie to jest. Nie wiem. Tu jest D. Serio, jeszcze muszę tracić czas na takie rzeczy. Jest ciekawostka. Aha, to było koło lokomotywy, którą stanąłem, nie? Z wykonania 154 minuty mi aż łomatko. A jak to się stało, że już te wagony były? Szkoda, że nie otrzymaliśmy premii czasowej. No dobrze. Tych drugich też nie dostaniemy zapewne. No cóż, no trzeba je odstawić. Już z nimi tu przyjechaliśmy. One mają jechać na C2 i... Czyli na wprost. Okej, już chociaż coś wiemy. Gdzie mają?
Ja też tak myślałem, że to już nie jesteśmy przy tych wagonach. Z tyłu światełka wyłączymy. A, jedziemy. Jak wjedziemy tak jak teraz, to wjedziemy na tor odpowiedni. Dokładnie, tak. No, odpowiedni tor. Teraz pytanie, czy któryś będzie wolny, żebyśmy sobie mogli tutaj wrócić? Ten jest zajęty, czyli myślę, że ten po prawej będzie wolny. I tak tą lokomotywą będziemy jechać i tak pewnie w kolejną podróż. Chociaż się trochę możeliśmy pokłócić, ale myślę, że damy radę jeszcze jedną podróżę pojechać. I ten tor, a nie, to już się pewnie będzie kończył. Okej. Gramy w takim razie tu hamulczyk. Cyk. Że nie ma co, jedziemy. Będziemy cofać. Na prawo bym chciał wyjechać. Będziemy się starali zrobić. Dobrze, że jest ten kozioł oporowy, bo nie zmieniłem kierunku.
o kawałek. Nie chcę też prędkości zwiększać. Teraz sobie wjedziemy. Tam na tą naszą boczniczkę. Odbrania zleceń. Wystarczy, dziękuję. Super. Idziemy oddać ostatnie zlecenie. Tutaj trochę jeszcze dłużej nam to zajęło, no dobrze, ale chociaż mamy więcej pieniążków. Łomatko. Gdzie ile tutaj tego jest? Tyczny trzeba mieć longa dwójkę. O, ale to się wydaje. Podarstwo rolne. FM. Jest FM. Tu jest. Za takie pieniądze? Płacą dobrze, co by nie mówić. Kilka żywności i miast. To FF. Jest tam daleko, to nie. I że tu jest mocny wyjazd pod górę. To zlecenie na przewóz logistyczny zdaje się być całkiem ciekawym. Newrów to ja nie chcę. Tego ja tu od razu odrzucam. Chciał jeszcze dać jedną szansę tej lokomotywie. Towary niebezpieczne i ląd 1. A było niebezpieczne kupić za 57 tysięcy. Jest to fabryka maszyn i miasto. MF. Czyli tam, czyli po prostu dalej. Ale ja nie wiem, jak tam teren wygląda. My tu nie widać żadnej góry. SSM pamiętam, o tam nie, tam było dużo stromo. Jak to by dobrze zrobić? A towarów i miasto chyba już się patrzyliśmy. GF, to nie, to też jest nie po drodze. To mnie kłosi na longa dwójkę. Pole naftowe. OWC i OWN. Znajdzie na centralne, patrzcie. OWC. To jest tuż obok. To już wiecie, co będziemy robić. Tym damy radę. Oj tak. No tak. Uj, nie mamy ani ja, bo my nie mamy logistycznych.
20 tysięcy kosztuje logistyczny. I long też, czyli łącznie 40. Czy ja mogę tu już od razu to wykupić, czy opłaty nie spłacone właśnie? Pojazdów nie posiadam. Licencja na serwisowanie ręczne też by się przydała. No, na razie robimy opłaty tak. 6 tysięcy. Patrzcie. Tyk. I cyk. Łatka ubezpieczenia wyższa, tak? Wszystko wyższe, super. My tu mamy jedno zlezonko. I tu mamy drugie zlecone. OWC jest dalej, więc pierwsze będziemy chcieli wziąć to. 10 MS. Potem z tym pojechaj na co C1S. Ok. Czyli my teraz sobie już tyłem ładnie tam wyjedziemy i będziemy uszykowani do wszystkiego. Ale na razie w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!